Pogoń Szczecin, a my widzimy bardzo bohatersko, bardzo mocno 1170 Dadej Minocki, Ukraina. Przede wszystkim w tamtym meczu zawiedli liderzy, jeśli chodzi o Krupa 2 na 6, Bosy 1 na 5, a więc 1 w obronie Tarnowianie. Duże na pewno od swojego rodaka. Teraz to się zmieniło. Nawet sam Wojciech Dadej mówił nam po meczu, że Unia była taką drużyną jednowymiarową. Praktycznie wszyscy w lidze wiedzieli, że w ofensywie drużyny Patryka Krupa 84 gole i 52 asysty. Chociaż jeśli chodzi o asystenturę, to tutaj zespołu gości. Zmiana w bramce. Ma za dużo podań, jeśli chodzi o koło. Tymczasem mocne wejście, samodzielne wejście filigranowego zawodnika. Znalazł tam dziurę w obronie gości i jest brawo. Wysoko ustawieni w obronie są i Matsura, i Albert Sanek. Widać, że odrobkami. Dokładnie, tutaj wystarczy popatrzeć. Mamy powtórkę tej sytuacji. Nie miał szans Matsura. Czy sam szukał Yoshida, ale dobrze wypchnięty. Yoshida, kara dwuminutowa dla defensora. Proszę zobaczyć jeszcze raz ta sytuację. Z Kielc zinterpretowali, że to było w minucie spotkania. Bardzo przytomnie zachował się. Ale Szczecinianie bardzo lubią grać tutaj w arenie Jaskółka, bo w dwóch wcześniejszych 2020 roku. Matsura dobrze wypatrzył Yoshida. Jak spodziewaliśmy się, jak widzieliśmy w Komita w wykonaniu unitarnów. O, świetnie. Portowcy bezleć na początku spotkania przejawia takie... Serb próbę Tarasa Minowskiego. Próbował wyjść do przechwytu. Do Mateusza Wojdana, gospodarze, zawodnicy szczecińskiej drużyny. Indywidualnie próbował po raz kolejny Polok. Jeśli chodzi o czas drużyny gości, bo podłożu, na jakim grają zawodnicy. I znów do Yoshidy i tym razem szans w pojedynku. Z Yoshidą Krysiak. Zdecydowanie ozdoba tych zawodów. Dwójkowa akcja, Minocki. Jest Bosy. Broni Małecki. Wybroniona piłka, w dodatku jeszcze gol na 20. Tarnów nie dość, że obronił, to jeszcze zadał...